No dobra. Paczka z ikoną. Moja pierwsza ikona w FIFA. Byleby nie był Inzaghi, Laundrup, czy też Puyol na PO, tak jak niektórzy teraz piszą. Dobra, otwieramy. Ale emocje. Kurde, nigdy ikony nie poszły. Co się czuje, że będzie placek? Będzie placek. Ale piękna flara. Proszę. Holandia! Eś! Kto jest na... Kto to jest? Kluivert! Kurde, jak już myślałem! Już myślałem, że Hulit do jasnej ciastej. Ale dobra, Kluiverta to zagramy. Ale to był Hulit przecież, to był Hulit, no nie wierzę. To był Hulit, ale mi zadrążmiło. Ty piarze, byłeś Hulitem przecież. Już się ja nie mogę, dobra. Tak wyglądała moja paczka ikony. No dobra, w związku z tym, że już trafiliśmy tego Patryka, postanowiłem go umieścić w swoim składzie, trochę zmodyfikować skład pod niego, no i go przetestować. Niestety nie nagrałem tutaj filmików z jego udziałem, bo stwierdziłem, że no nie ma po co, będę się streszczał, to tak tylko na szybkości. Co o nim powiem? Jego wielką 16 spotkań, 9 bramek. Tutaj akurat z 4 mecze to były rage quity szybkie, więc na to nie patrz, tym się nie sugerujcie. Ale co o nim można powiedzieć? Ma bardzo dobre wykończenie, naprawdę. Nie poduje, u mnie przynajmniej nie poduje ani razu, jak już jest sam na sam. Za każdym razem trafia, ale jego tempo nie jest odczuwalne na takie szybkie moim zdaniem. Fizyczność też nie jest jakaś rewelacyjna. Nie no, ale generalnie gra się nim dobrze. Zwykle go ściągam jakoś w drugiej połowie, bo wiecie, Alessandrini, Lozano i te sprawy. Pozwoliłem sobie mu dać styl gry jastrząb. No i naprawdę najlepsze w nim jest po prostu wykończenie. To jakie on ma strzały. Jest to naprawdę rewelacja. Tutaj zobaczymy zresztą statystyki. Ma 85 wykończenia, 86 siły strzały i 86 ustawiania w ataku. I to naprawdę czuć. Jedynie co? No jest szybki jak biegnie, ale jak się rozpędza, nie potrafi zrobić tak, że podaje do kogoś, ten mu odgrywa klepką i wyprzedza całą obronę. No bo po prostu, nie wiem, jakoś się długo zbiera. A tak to wszystko jest bardzo dobre w nim. Siła bardzo, no, przyzwoita, aczkolwiek silniejsi obrońcy go przypychają. Tak łatwo dosyć. A, i też ważna sprawa jest taka, że można nim grać na główki, ponieważ ma 84 główek, 88 skoczności oraz... O kurczę... oraz ma 188 cm wzrostu. Ja nie preferuję gry na główki po prostu, więc ich nie używam. Ale prawdopodobnie jest bardzo dobrym zawodnikiem, najzwyczajniej. Tutaj... Jeszcze zobaczmy na zakończenie. No i generalnie możecie go kupić. Tam patrzyłem, 350 tysięcy kosztuje. Nawet fajna karta, przyjemnie się nim gra. Też zależy od waszego stylu gry. Jeżeli lubicie po prostu lufaj do przodu, no to wiadomo, że Aubameyang czy coś tego typu będzie lepszy, ale jeżeli klepiecie, jeżeli gracie dośrodkowaniami, to na pewno się nada, zwłaszcza na cofniętego napastnika. No tutaj możemy przeczytać jego karierę, że zadebiutował na początku sezonu 94-95. Już w swoim debiucie wygrał. W swoim debiucie już wygrał puchar, Super Puchar Holandii. I no i zdobył w nim bramkę. Nie wiem, dobra, nie będę wam tego, już nie będę już przedłużał po prostu. Najwięcej meczów rozegrał w FC Barcelonie. No i to tyle. Do zobaczenia. Cześć.